Cześć, tu Grzesiek. Mamy dzisiaj u nas Carbon Jacka 29 Antidota, najnowszy model tej marki. Zobaczymy, jak to jeździ. Oto on. Antidot to polska firma z Krakowa. Pierwszy raz odwiedziliśmy ją 6 lat temu. Możecie znaleźć na naszej stronie magazynbike.pl reportaż z siedziby firmy. Mieliśmy także poprzedniego Carbon Jacka w teście na kołach 27,5. 29 to jest nowy model, dostępny, żeby było zabawniej, od 1 kwietnia. To jest jedna z kilku sztuk, która w ogóle istnieje. Co najciekawszego pod względem technicznym? Zawieszenie FDS, które ma 150 mm ugięcia z tyłu. Sugerowany widelec z przodu 160-170 mm. Cała rama jest wykonana z karbonu. Jest to włókno wzmacniane dodatkowo wektranem, co ma zapobiegać uszkodzeniom. Customowy od początku do końca jest także tak zwany lay-up, czyli ułożenie włókien w całym kompozycie, co pozwoliło uzyskać pożądane właściwości. W sumie rower waży lekko ponad 13 kg, co na tego typu klasę sprzętu i wielkość skoku jest naprawdę super wynikiem. A przede wszystkim to cały czas jest made in Poland. Rzeczywiście zrobione u nas, od początku do końca, duma. W całym rowerze, poza tym, że jest wykonany z karbonu, najciekawsze jest zawieszenie FDS. Jest to własne zawieszenie firmy, bardzo nietypowe, należące do grupy wirtualnych, ale też ma kilka innych niezwykłych rozwiązań. Chyba takie najbardziej charakterystyczne to jest tłumik, który jest ustawiony poprzek, bok. Zwykle mamy ustawiony zbiornik liniowo, wzdłuż ramy. Tu zbiornik wyrównawczy jest z boku. Model ten może być sama rama wyposażona w dwie wersje tłumika. Jest to albo tłumik Foxa, albo Olinsa. W obydwu jest on ustawiony w bok. Jest to o tyle też interesujące, że w przypadku Olinsa wymuszało to zastosowanie customowej, specjalnej głowicy, którą znajdziecie tylko w Carbon Jacku. W rowerze, jak na Antidota przystało, widać wyraźnie geny zjazdowe. Oznacza to m.in. nisko położony środek suportu, ale też kilka innych cech. Na przykład firma chwali się z tego, że stosuje coś, co nazwała Golden Ratio Geometry, czyli proporcje między długością przodu i tyłu. Co ciekawe, w Antidocie mamy stosunkowo mały reach, czyli wymiar określający długość roweru, jak na obecne trendy, bo wynosi w rozmiarze M450. Nie jest ekstremalnie długi. Kolega Marczak, który jest projektantem tego roweru, mówi, że ważniejsze jest wyważenie roweru niż absolutna długość i coś w tym jest, potwierdzają to nasze jazdy. Własne zawieszenie FDS należy do grupy zawieszeń z wirtualnym punktem obrotu. Wahacz, który stanowi jeden duży element, a tak naprawdę składa się z dwóch, bo jest bardzo skomplikowany w produkcji. Względem ramy głównej poruszany jest za pomocą dwóch krzywek. Ciekawostka jest taka, że dolna krzywka obraca się wokół środka suportu. To jedna z cech charakterystycznych tej konstrukcji. Sama rama do kupienia kosztuje 3,5 tysiąca euro, bez tłumika i bez 1 euro, czyli 3,499, ale jedna z nowości to fakt, że rowery są też dostępne w całości. Wersja, którą my mamy, czyli na Shimano XT najnowszym razy 1.12 i na Foxach oraz na kołach DT i oponach Maxxisa, to jest wersja podstawowa. Oprócz tego jest też model na wypasie, czyli na Olinsach i na XTR-ze. Wszystkie są dostępne w czterech rozmiarach, czyli typowe SM, L i XL. W ramach wyposażenia znalazła się też specjalna kierownica, własna, produkt firmy. W tej chwili jeszcze sygnowana logo Candy Ray, ale za moment także będzie to Antidot. Jest to model karbonowy, podobnie ma gwarancję wieczystą, tak jak sama rama dla pierwszego użytkownika. Pasuje do całości, ma identyczne wykończenie. Poza tym rowerze w ramach wyposażenia znajdziemy komponenty one-up, takie jak sztyca czy mostek. Z bajerów warto wymienić błotnik tylny. Jest nie tylko kompozytowy, bo to się przecież zdarza,
ale też w bardzo specyficzny sposób montowany. I użyto do tego rzepów technicznych, które pozwalają go także łatwo zdemontować. Działa to bardzo prosto i się trzyma. Napęd XT został uzupełniony także o hamulce XT. Jest to wersja czterotłoczkowa z dużymi tarczami, co powinno bez problemu zatrzymać ten rower. Carbon Jacka zabraliśmy dzisiaj do lasu, ale nie jeździłem sam, ale też wzięliśmy ze sobą Adama, który również po raz pierwszy sprawdzał ten rower. Jak ci szło? Jak się bardzo podoba? Fajnie, bardzo stabilny rower. Przede wszystkim czuć jego wagę. Tutaj waga robi ogromną robotę, rower kosmiczny od razu się napędza. Bardzo fajnie pokonuje wszystkie przeszkody, zawieszenie naprawdę robi mega robotę, tutaj ten wirtualny punkt obrotu. Mega stabilny rower. Super enduro, naprawdę. No, dzisiaj zrobiliśmy też nową trasę, nową linię. Nie możemy powiedzieć gdzie, ale także możecie ją zobaczyć. Jeżeli wyobrazicie sobie, że Adam jechał to zupełnie po raz pierwszy na świeżym rowerze, to już świadczy nie tylko o jego umiejętnościach, ale także o samym rowerze. Jak wrażenia z tej linii? No, łatwo nie było, przede wszystkim ze startem, ale jakoś daliśmy radę, troszeczkę tam podbudowaliśmy. No, linia jest konkretna, krótka, ale bardzo konkretna. Carbon Jack w najnowszej wersji to zdecydowanie rower wyjątkowy. Oczywiście trzeba mieć parę złotych, żeby go kupić, no ale za ekskluzywny sprzęt się płaci. Dostajemy ramę w pełni karbonową, wykonaną w Polsce, plus do tego rower, który po prostu dobrze jeździ. Mamy jeszcze oprócz tego opcję wyboru albo samej ramy i budowania roweru od początku, albo też kupienie jednej z dwóch wersji seryjnych. Tutaj dosłownie można zrobić maszynę na wypasie, taką jak ktoś chce, plus dostajemy w gratisie super własności jezdne. Czego chcieć więcej? Max, po prostu max.